obywatelki i obywatele. Witajcie. Tytuł dzisiejszego filmu mówi wszystko. Low-tech, high-tech i sri-tech, czyli jak nie przywiązywać się do nazw. Zapewne wielu z Was dosięgnął kiedyś ten problem. Albo przy wyborze zakładanego akwarium, albo też w ustaleniu, co ja do cholery mam za zbiornik. Szczerze powiem, że do łez bawią mnie dyskusje na forach w stylu: ja mam low-techa, a nieprawda, bo masz za dużo światła, kolego. Później z kolegi przechodzi się na jego matkę, nazywa starą i sugeruje, że jest ekspedientką na Allegro. I rzeczony syn matki ekspedientki nadal nie wie, co ma w domu na specjalnej akwarystycznej szafce. Ja wiem, co on ma. Ma akwarium. No i ma totalny zgrzyt, jeśli chodzi o matkę. Jeśli uważacie, że ten podział wziął się z metod stosowanych w akwariach obu typów, czyli low i high-techów, to macie tylko trochę racji. Ja jako zwolennik teorii spiskowych posunę się do tego, że podział powstał, aby odróżnić bogatych od biednych akwarystów. Przez pewien czas posiadanie i prowadzenie high-techa podnosiło prestiż akwarysty. Niestety, sprawa pieprzła w momencie, kiedy okazało się, że do prowadzenia high-techa nie wystarczy tylko zasobny portfel, ale też wiedza z zakresu kilku nauk, której wielu nie posiadało. Dobra, ale zacznę może od wyjaśnienia, czym się oba te typy zbiorników różnią. Low-tech, jak sama nazwa wskazuje, to akwarium, w którym do uzyskania efektu wymarzonego przez akwarystę użyto minimum techniki. I nie ma jednego akwarium LT. Podtypów może być kilka, jak nie więcej. Naprawdę bardzo ogólną zasadą jest, że w low-techu stosuje się jako podłoże ziemię przykrytą żwirem, że stosuje się oświetlenie do 0,5 W maksymalnie, że nie stosuje się sztucznego nawożenia i nie podaje się CO2 i generalnie stosuje się wodę kranową, twardą. A co będzie, jak użyję piachu? Albo przekroczę 0,5 W na litr? To już nie jest low-tech? Żeby nie zadawać takich pytań, trzeba zrozumieć jedną podstawową rzecz. Akwarium jest jak drink. Chcesz słaby, lejesz więcej coli niż alkoholu. Chcesz mocniejszy, robisz odwrotnie. Prawda, że to proste? Chcesz mieć proste rośliny, łatwe w utrzymaniu, rosnące w rozproszonym świetle, potrzebujesz więc ziemi w podłożu, która będzie nawoziła akwarium. Potrzebujesz tychże roślin, łatwych, prostych i sympatycznych, w dość dużej ilości. Średniej obsady ryb, które są producentem nawozu i dwutlenku węgla, potrzebujesz światła circa about 0,3 W na litr i pewnie jakiś mały filterek do mieszania wody. No, może jeszcze grzałka, jeśli jest Ci niezbędna. A ja słyszałem, że można bez filtra i bez podmiany wody. Można, czemu nie? Procesy nitryfikacyjne zachodzą w podłożu i żadne złoża w filtrze nie są potrzebne. Nie podmieniamy wody? Okej, ale dolewamy tą, która wyparowała. Można? Można, ale mówiłem, że akwarium jest jak drink. Jak damy samej coli, to nie będzie drink. Jak damy sam alkohol, też nie. Więc dążymy do optymalnej ilości płynów, żeby smakowało i nie zwaliło od razu na glebę. Tak samo jest z low-techiem. Chcesz nie podmieniać wody? Okej. Ale pamiętaj o tym, że jak masz za dużo ryb, to może się tragicznie skończyć. Szczególnie kiedy wywaliłeś filtr i nic już nie porusza taflą wody, aby dokonać wymiany gazowej. Dlatego też często stosuje się wtedy rośliny pływające, na przykład pistie. W low-techu bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji. Tak jak w drinku, powtarzam się. Chcesz mieć wymagające rośliny, a nie ukrywajmy, takie są, potrzebujące więcej światła? Okej, wrzucasz więcej światła. Co powoduje większa ilość światła? Szybsze wyjadanie przez rośliny pierwiastków z wody. Jak się skończą, to wiecie, co będzie. Rośliny staną i pojawią się glony. Więc należy jakoś zwiększyć ilość tych pierwiastków, zbilansować to akwarium. Ale w low-techu przecież nie nawozimy. Tak, nie nawozimy sztucznie, ale możemy zwiększyć wtedy obsadę ryb i zacząć podmieniać wodę. Obydwa te sposoby przyniosą nam zwiększenie stężenia potrzebnych dla roślin przysmaków. W akwarium każde dołożenie czegoś czy odjęcie czegoś powoduje reakcję zbiornika. Gwałtowność tej reakcji zależy od pojemności zbiornika i od wielkości danej zmiany. Małe akwarium zareaguje szybciej niż 300-litrowa wanna.
Dlatego prawdą jest, że łatwiej jest prowadzić duży zbiornik. Dlatego małe akwaria kupowane dla dzieci jako pierwsze uważam za pomyłkę. Ideę akwariów low-tech spopularyzowała u nas Diana Wolstadt swoją książką Rośliny w akwarium. Ale akwaria, w których stosuje się ziemię ogrodową, znane są od lat 60. ubiegłego wieku i z powodzeniem stosowane były w Polsce. Prowadzenie akwarium LT wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Proste są tylko środki techniczne, jakie użyliśmy do założenia tego zbiornika. Cała reszta polega na obserwacji, wiedzy i czasami odrobinie szczęścia. I tu jest główna różnica pomiędzy akwariami low-tech i high-tech. High-techy to akwaria, w których dla uzyskania efektu potrzebnego akwaryście wykorzystano dostępne na czas obecny rozwiązania technologiczne, czyli precyzyjne nawożenie słupa wody nawozami sztucznymi, precyzyjne dawkowanie dwutlenku węgla, optymalne filtrowanie wody w akwarium i optymalne dla danego efektu oświetlenie. W akwarium high-tech równowaga w akwarium powinna wynikać z precyzyjnych obliczeń i dostosowania całości działań do tego właśnie elementu. Ziemia ogrodowa w podłożu nie jest wyznacznikiem, czy ktoś prowadzi LT czy HT. Tak samo jak podawanie nawozów czy dwutlenku węgla. Pomiędzy akwariami stricte LT i stricte HT, skąd ja znam takie słowa, jest mnóstwo zbiorników, w których stosowane są techniki z jednego, jak i z drugiego typu. O akwariach low-tech i high-tech mówimy tylko w odniesieniu do akwariów roślinnych. Nie ma o tym mowy w przypadku akwariów biotopowych. Obydwa typy akwariów mają swoje ograniczenia. Stricte low-techowy zbiornik nie poradzi sobie ze wszystkimi gatunkami roślin. Jest to spore ograniczenie dla akwarysty roślinniaka, czyli popularnego zielarza. Ograniczeniem high-techowych zbiorników jest właśnie technika w nich użyta. Awaria powodująca braki w dozowaniu dwutlenku węgla czy też nawozów może spowodować katastrofę całego zbiornika. Dla mnie osobiście nie ma znaczenia, jak ktoś nazwie swój zbiornik. Nie ma znaczenia, czego użyje, aby osiągnąć zamierzony efekt. Dla mnie istnieją tylko akwaria ładne i brzydkie, z wieloma odcieniami w tą, czy też w drugą stronę. Moje akwaria bardzo często nazywacie low-techami. Nie zgadzam się z tym, ale też nie obrażam. Sam nazwałbym je nazwą użytą w tytule filmu, czyli srajtekiem. Bo tu wszystko jest pomieszane, także żaden ze zbiorników nie pasuje do szablonu. W jednym prawie nie ma filtracji, w drugim jest jej stanowczo za dużo. Identycznie jest ze światłem, a wszystkie je łączy tylko ziemia w podłożu, kranowa woda, brak sztucznego nawożenia, no i osoba właściciela. Mam nadzieję, że w przybliżeniu udało mi się przekazać Wam moje przemyślenia nad nazewnictwem zbiorników w akwarystyce roślinnej. Pozdrawiam wszystkich low, high i srajtekowców. Niech zbiornik będzie z Wami i nigdy mydło do niego nie wpadnie.